Nowy rok Teatr Polski w Bielsku-Białej rozpoczął przebojową komedią Kogut w Rosole. Oficjalna premiera odbyła się 3 stycznia, natomiast pokaz przedpremierowy podczas gali sylwestrowej w ostatnich godzinach roku 2014. Dzień wcześniej odbyła się otwarta próba, podczas której reżyser tak witał widzów. To bardzo, bardzo dziękuję, żeście Państwo do nas przyszli, że darujecie nam 2 godziny swojego czasu. Nie przepraszam, z przerwą trwa to prawie 3 godziny. Mam nadzieję, że nie będzie to droga Pańska, tylko radość po prostu dla Państwa i będziecie mieli trochę z nami i z naszym teatrem radości. Reżyserem Koguta w Rosole jest Marek Gierszał, absolwent Wydziału Aktorskiego Krakowskiej PWST i reżyserii filmowej na Uniwersytecie w Hamburgu. Reżyser od wielu lat realizuje swe projekty artystyczne w Niemczech. Nie omija jednak scen w Polsce. Tutaj niejako jego specjalnością jest właśnie Kogut w Rosole. Przenosił już ten tekst na scenę w krakowskim Teatrze Stu, chorzowskim Teatrze Rozrywki i Teatrze Polskim w Szczecinie. Na początku 2015 roku przyszła pora na scenę w Bielsku-Białej. Kogut w Rosole Samuela Jokicza to adaptacja sceniczna znanego filmu Goło i Wesoło. To opowieść o nietypowej grupie stripteaserów. W programie do spektaklu reżyser, zwracając się do widzów, tak opowiada o przedstawieniu. Kogut w Rosole opowiada o 7 mężczyznach, którzy stracili pracę i już od miesięcy są bezrobotni. Okazało się, że nie mają też pomysłu na siebie. Odstawieni na boczny tor, czują się coraz bardziej niepotrzebni i odrzuceni. Problem narasta, bo nie mogą znaleźć pracy, a doskwiera im też brak pieniędzy. Żeby więc coś dorobić do zasiłku, łapią się każdego zajęcia. W tej sytuacji na pozór bez wyjścia wpadają na pomysł zarobku, który zdaje im się być bardzo prosty. Dopiero podczas realizacji okazuje się, że ów pomysł stawia bohaterów przed wieloma przeszkodami, ale także przed niespotykanymi dotąd trudnościami i wyborami. Jednak wcielenie tego planu w życie to szansa na poprawę, sposób na odnalezienie zarówno samego siebie, jak i odnalezienie się w grupie, a może także na nowy początek. Ja mógłbym się dowiedzieć czegoś na temat koncepcji. W Kogucie w Rosole w Bielsku-Białej zobaczymy Tomasza Lorka, Jerzego Dziedzica, Kazimierza Czaple, Grzegorza Sikorę, Mateusza Wojtasińskiego, Michała Zgieta i Adama Myrczka. Aha, no i co teraz? Może uda nam się z tego jakoś wywinąć? No to ja lecę do domu. Ja też, ja z wami. A bo to nie! Co on mówi? Nie ma pojęcia! Pokazuję, jak wybiję, za chwilę z nim zatakuję.